się na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Gdynia Film Festival, od tego roku nowa nazwa festiwalu. Który raz jesteś już tutaj i jak z Twojej perspektywy wygląda kino polskie dzisiaj? To jest moja czwarta wizyta na festiwalu. Czwarta, ale druga chyba najlepsza. Mój pierwszy festiwal z 2009 roku na pewno zapamiętam na długo, ze względu na znakomite tytuły, jakie wtedy się pojawiły. Potem było mnie troszeczkę gorzej. Zeszły rok był lepszy, natomiast żywię duże obawy co do tej edycji, w związku z tą cyklicznością, z tą periodyzacją, prawda, dwuletnią, że w nieparzystych latach mamy bardzo dobry festiwal, w parzystych latach jest nieco gorzej. W tym roku wydaje mi się, że jednym słowem, jakim bym podsumował tegoroczną edycję, to była edycja równa. Filmy, jakie tutaj się pojawiły, podobały się, aczkolwiek nie było żadnego tytułu, który by mnie znokautował, ale też tak samo w drugą stronę. Nie było żadnego nieporozumienia, nie było żadnej wpadki w filmach konkursowych. W związku z czym wydaje mi się, że jest to najbardziej równa edycja. Właśnie, porozmawiamy o filmach z konkursu głównego. Jak odbierasz filmy, które były już u nas w kinach, a jaki jest Twój stosunek do tych filmów, które oglądamy tu po raz pierwszy, do nowości? No, jeżeli chodzi o te tytuły, które już się pojawiły w polskich kinach, no przyznam się szczerze, że nie widziałem wśród nich kandydata ani do Złotych Lwów, ani do Srebrnych. Na początku festiwalu, w początkowych dniach premiery, które oglądałem, no powiedzmy też budziły moje wątpliwości. Natomiast końcówka festiwalu to były... Na koniec festiwalu zostawiłem sobie takie filmy, które rzeczywiście zrobiły na mnie porujące wrażenie i wśród nich upatruję kandydata do Nagrody Głównej. Jak gdybym miał to ułożyć na podium, no to numer jeden zajmie pokłosie Władysława Pasikowskiego. Na pozycji drugiej uplasowałby się w moim rankingu Leszek Dawid ze swoim filmem Jesteś Bogiem. Natomiast trzecie miejsce to takie odkrycie w sumie festiwalu. Maciej Żak z filmem Supermarket. Znakomite kino gatunkowe, na którego deficyt w polskim kinie cierpimy. Tym większe zaskoczenie, jeżeli zwrócimy uwagę na wcześniejszy dorobek reżysera. Naprawdę konkretny mocny tytuł. Porozmawiamy może o kreacjach aktorskich, bo w tym roku wydaje się, że one są dosyć szczególne. To prawda. Jestem zaskoczony, bardzo mile tym, że nareszcie na ekranie czuć chemię. Czuć chemię między bohaterami, czuć chemię między aktorami. No, przykłady można mnożyć. Powiedzmy tylko o znakomitym trójkącie w Sekrecie Przemysława Wojcieszka, czy we wspomnianym filmie Władysława Pasikowskiego Pokłosie, gdzie rzeczywiście ten duet, jaki obserwujemy przez cały film na ekranie, dwójki braci, jest przekonujący, jest autentyczny, jest pełen emocji. Rzeczywiście widać, że aktorzy świetnie się dobrali. No zresztą identyczne emocje wydobył ze swoich aktorów Leszek Dawid w filmie Jesteś Bogiem. Tam naprawdę ten tandem przemawia do widza, jest autentyczny, rzeczywiście możemy odczuć ducha, jaki panował w zespole Pektofonika, aktorom udało się go przełożyć i rzeczywiście wypadają autentycznie przez to jakby twórczość zespołu, przez to jak oni, może inaczej, przez to jak oni podeszli do swoich postaci, udało im się uchwycić jakby sedno twórczości zespołu. Które z kreacji kobiecych mógłbyś wyróżnić? No tutaj zdecydowanie moją faworytką jest Katarzyna Herman w filmie W sypialni. Właściwie film jednej roli dla mnie, tak naprawdę cały ciężar spadł na nią. Bardzo fajny pomysł scenariuszowy, który Kasia Herman w pełni rozwinęła, udźwignęła ciężar roli. Także to zdecydowanie tych kobiecy to ona. Które z filmów, które widziałeś w Gdyni, mówię tu także o filmach poza konkursem głównym, poleciłbyś widzom w polskich kinach? Które filmy? Znaczy, było dużo takich tytułów. Wydaje mi się, że młodzieży na pewno spodoba się Pokłosie Władysława Pasikowskiego. Zwłaszcza przez estymę, jaką ten reżyser cieszy się w polskim kinie, przez względu na to, co zrobił wcześniej, przez jego klasyczne już dzisiaj Psy. Myślę, że właśnie młodzi ludzie mogą, fani tego typu kina, mogą na jego filmy oczekiwać i rzeczywiście tutaj się nie zawiodą. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które właśnie skierował, które mogą zaskoczyć inny target, no to tutaj świetnym przykładem jest Piąta Pora Roku Jerzego Domorackiego. To jest troszeczkę wywrotowa komedia romantyczna, wpisana w konwencję kina drogi, gdzie dwójka bohaterów już w podeszłym wieku odnajduje uczucie w trakcie podróży, której przeznaczeniem jest rozsypanie prochów męża bohaterki nad morzem. No, wydaje mi się, że tutaj i starsza widownia będzie się dobrze bawić i młodsi widzowie również.
No, nie można też pominąć, oczywiście Jesteś Bogiem Leszka Dawida. No, wydaje mi się, że przez oblężenie, jakie towarzyszyło projekcjom filmu tutaj, no, film będzie murowanym hitem, będzie po prostu czarny koń, jeżeli chodzi o box office w polskim kinie. Rzeczywiście ludzie domagali się, żeby ta historia, fani zespołu, nie tylko fani zespołu, domagali się, żeby ta historia została przypomniana, została przełożona na ekran. No, Leszkowi Dawidowi udało się to bardzo dobrze. W związku z czym myślę, że ani fani Magika, ani też osoby, które go nie znały wcześniej, nie poczułem się rozczarowani. Które z filmów obecnych w tym roku na festiwalu Gdyni mogłyby trafić do zagranicznej dystrybucji, czy też na zagraniczne festiwale? Jak widzisz ten element promocji polskiego kina? A wydaje mi się, że za granicę warto by było postarać się, żeby za granicą pokazać właśnie Supermarket Macieja Żaka. Jest kino uniwersalne, kino, które trafia jakby w istotę problemu, która jest obecna nie tylko w Polsce. Wydaje mi się, że tutaj sukces może być w krajach Europy Środkowej, prawda, gdzie rzeczywiście ten supermarket jako miejsce, z którym obcujemy na co dzień, do którego przychodzimy, na którym się w ogóle nie zastanawiamy, kryje tak naprawdę sobie wielkie tajemnice. No, Maciej Żak stworzył dość wywrotową historię o ochroniarzach, którzy tam pracują, no, która rzeczywiście przede wszystkim bawi, ale też wzbudza głębszą refleksję. W związku z czym właśnie na poziomie uniwersalności jest to kino, które może się za granicą spodobać. Jak podsumujesz tegoroczną Gdynię? Tak jak powiedziałem na początku, był to festiwal równy, nie było rzeczy powalających, ale też nie było obcechu. Wydaje mi się, że kino polskie idzie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt organizacyjny Gdyni, to tutaj trochę moje zdziwienie wzbudził sposób ułożenia harmonogramu. Filmy konkursowe miały naprawdę wiele projekcji, tylko że zdarzało się tak, że w jednym czasie były grane w różnych salach. W związku z czym, jeżeli ktoś nie mógł dotrzeć na cały festiwal, musiał puścić jeden czy dwa dni, miał problem z tym, żeby te filmy złapać. Natomiast zupełnie została zmarginalizowana sfera panoramy polskiego kina. Zaledwie dwie projekcje. I dziwi mnie to z tego względu, że jakby to nie były filmy słabsze, to nie były filmy, które odbiegały od poziomu konkursu, to były, wiele z tych tytułów mogło się spokojnie tam znaleźć. No, chociażby już przywołany przykład Jerzego Namarackiego Piątej Pory Roku. Więc jeżeli chodzi o zarzuty organizacyjne, to dziwi mnie harmonogram. Natomiast jeżeli chodzi o same filmy, no to myślę, że tutaj wstydu nie było.